Hej wszystkim, nazywam się Weronika Wiśniewska. Do waszego programu zgłosiłam się z moim autorskim utworem Amasz, który jest dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Jeżeli spodoba się wam mój występ, serdecznie zapraszam do głosowania. Do zobaczenia! Weronika Wiśniewska to prawdziwa debiutantka, która w czerwcu wydała swój pierwszy singiel. W naszym programie reprezentuje województwo łódzkie. Witam cię gorąco i serdecznie. Witam. Troszeczkę stresik jest? Nie, jest w porządku. To jest najważniejsze. To znaczy, że rozmowa będzie jak najbardziej w porządku i co najważniejsze, późniejszy twój występ będzie jak najbardziej w porządku. Ale zanim przejdziemy do piosenki, zanim przejdziemy do twojego występu, to muszę się dowiedzieć o tobie kilku ważnych informacji. Na początek chciałabym dowiedzieć się o tym, o czym przed chwilą wspomniałam, mianowicie twój singiel. Skąd w ogóle pomysł, żeby ten singiel powstał? Jak do tego doszło? Zaczęło się to na obozie muzycznym. Byłam na nim razem z Roxaną Węgiel i tam został zorganizowany konkurs wokalny i ja wygrałam go i nagrodą było właśnie nagranie singla. No co ty opowiadasz? Naprawdę. Ale fajnie! No. Czyli się naprawdę poszczęściło i to bardzo. Było warto pojechać na obóz. Oczywiście. A powiedz, rokrocznie jeździsz na jakieś obozy? Staram się. W tamtym roku akurat nie byłam. Ale myślę, że jeszcze pojadę. Myślę, że koniecznie. Jak tak. Później wracasz z singlami, to czemu by nie? Powiedz mi, czy ty jesteś właśnie tego typu osobą, która od najmłodszych lat śpiewała i rodzice zawsze mówili, Boże, jak pięknie śpiewa, do szkoły muzycznej może, a może na jakieś ognisko. Tak to wyglądało u ciebie? Moja przygoda ze śpiewaniem zaczęła się w parafialnej scholi dziecięcej, Solideo. Tam stawiałam swoje pierwsze kroki. Potem zaczęły się pierwsze konkursy wokalne. No i jak rodzice zobaczyli, że coś idzie, to zapisali mnie do Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. To fajnie, że ci się nie odechciało, bo teraz uwaga, będzie ciekawostka o Strzelczyk. Ja też śpiewałam w scholi dziecięcej. Nazywała się Piccolo. No i byłam naprawdę bardzo młodziutką dziewczyną, no ale cóż, no. To się wytnie najwyżej, drodzy Państwo, ale jedziemy dalej z tobą. Powiedz mi, o czym opowiada piosenka, którą już za chwileczkę tutaj wykonasz? Piosenka jest o tym przede wszystkim, żeby się nie poddawać. Są też nawiązania do takiej nieszczęśliwej miłości. Ale szczególnie jest o tym, żeby spełniać swoje marzenia, żeby iść zawsze przed siebie i robić to, co się kocha, bo to jest najważniejsze. Ty jesteś młodą bardzo osobą, aż ci zazdroszczę, powiem ci, dlatego muszę zapytać cię o twoje marzenia, bo domyślam się, że twoje marzenia są w dużej mierze z muzyką związane. Tak, tak, oczywiście. Ale czy masz jeszcze oprócz tego jakieś? Nie, chcesz zobaczyć Kolumbię? Strzelam. W sumie chciałabym je pojeździć po świecie na pewno. Jeszcze, może sama jako gdzieś jakaś gwiazda na scenie. No właśnie. Czyli jednak to się łączy. Tak, tak, coś się łączy. To się łączy. To trzymam mocno za ciebie kciuki. Drodzy Państwo, za chwilę zobaczymy i usłyszymy Weronikę Wiśniewską w piosence pod tytułem Amasz. I teraz ważne, aby Weronika trafiła do kolejnego etapu naszego programu. Musicie wysłać SMS pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda.Weronika. A teraz... Mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć ci powodzenia. Scena nasza grajwkowa jest twoja. Dziękuję. Zwykłe dni, szare sny, jak mysz pod miotłą siedzę ja. Myślisz, że nie czuję nic, tak możesz ze mną sobie grać. Mylisz się, bo na dużo więcej dziś mnie stać. O czymś nie wiem, zdążyłam poznać cię do sna. Od lat to znam, dlatego, bo chcę uczyć się na błędach. Wciąż dbam o swoje sny, emocje i pragnienia. Od lat tak grasz, nie liczą się dla ciebie te uczucia. Od lat, a masz, dlatego jak ten palec jesteś sam. Umiesz liczyć, licz na siebie, jak ja te słowa dobrze znam. Karma
zawsze wraca. Przekonasz o tym się nie raz. Od lat to znam, dlatego bo chcę uczyć się na błędach. Tak mam. Od lat wciąż dbam o swoje sny, emocje i pragnienia. Od lat tak grasz, nie liczą się dla ciebie te uczucia. Niebo, ja się nieję, dość pochmurnych dni. Przede mną są tylko marzenia, dobre sny, więc spełniać je chcę. No i kochani, kochani, kogo my tutaj mamy w naszym kolejnym odcinku? Weronika Wiśniewska w utworze A Masz. I powiem wam szczerze, że ja mam z nią trochę taki problem, że czekałam cały czas na wielkie wow i ono nie przyszło w tym utworze. A mi się wydaje z kolei, że ona za dużo pokazała, bo z jednej strony to taki utwór z lat 80. Wtedy tak się śpiewało, więc wtedy idealnie by było. Teraz trochę się to wszystko zmienia. Te wokalizy na końcu już myślę troszeczkę poszły, pokazując ile ja tam mam umiejętności, możliwości, ale utwór musi się jakby sklecić w całość i ja bym tu jeszcze troszeczkę wskazówek dał, może teraz, może nie, ale jest potencjał i ona może ma ciekawy w głos. Innym tak. stylu to by się lepiej by to brzmiało. No nie wiem, jeszcze nie do końca też jestem przekonany, ale szansę dajemy. Jak to Moniko, Heniu, wiesz, Weroniko, rzeczywiście w tej piosence było całe mnóstwo dynamiki. Widać, że idziesz swoją drogą. Idź swoją drogą, bo wszyscy inni są zajęci. Ale pamiętaj, warsztat, jeszcze raz warsztat. Jeżeli skaczesz z wrzątku do zimnej wody, to to widać. Tam są zaśpiewy, spadki tego. Troszkę uciekasz z linii melodycznej. Da się wszystko załatwić. Natomiast pamiętaj o jednym, że no, śpiewasz trochę jazzu między Hanią Banaszak, jak się zgodzicie, a na przykład Krysią Prońko, tak? To są te piękne czasy, w które wchodzisz sentymentalnie. Ale trzymaj swój fason. Trudno Jesteśmy się z wami nie ciekawi, zgodzić, chociaż tak. trochę się nie zgadzam. Twojej dalszej drogi. Tak, masz potencjał.